owce zamiast kosiarki. Kolejne miasto testuje ekologiczny sposób na pielęgnację zieleni. Dzięki dużemu apetytowi takie nietypowe kosiarki z napędem na cztery nogi mogą podpisać z Katowicami umowę na stałe. Łukasz Kądziołka. Są szybkie i głodne. To owce kameruńskie, które od wczoraj zaczęły pracę na stanowisku kosiarki. Mają już w tym duże doświadczenie. Z tego względu, że dużo jedzą, to także był poszukiwany teren na to właśnie koszenie tych traw. Kosiły już w Gliwicach, Pyskowicach, a teraz przyszedł czas na Katowice. Taka kosiarka jest ekologiczna, nie hałasuje, nie zanieczyszcza powietrza, a zamiast spalin emituje naturalny nawóz. Wydajność to 7 kg trawy dla jednej owcy w ciągu jednego dnia. Półtora, czyli to półtora hektara, opanowali to w 10 dni. Także nie było to trawa koszona, nawet ani razu. Widać to od ulicy Rybnickiej w Gliwicach. W Przoku, w Gliwicach, także no jest efekt niesamowity. Katowice postanowiły skorzystać z usług pana Tomasza, który zaczynał od dwóch owiec, a teraz ma ich 200 sztuk. Intensywne testy takiej metody pielęgnacji zieleni trwają w dzielnicy Brynów. Tu pracuje około 35 owiec, które w środku miasta zawsze budzą zainteresowanie. Powiem panu tak, nie musiałbym trawy kosić, byłbyśmy co spokój, nie? Nie no, ale fajnie, no będzie lepiej wyglądać. Owce zostaną tu przez kilka dni. To jest dopiero faza testów. Dopiero jak uda się, jak skończymy ten eksperyment, to wtedy będziemy mogli sobie wszystko podsumować, przeliczyć i zastanowić się, czy będziemy mogli wdrażać to na szerszą skalę w przyszłości. Jeśli pozytywnie przejdą te dni próbne, to możliwe, że w Katowicach owce będą widziane częściej. Na razie pracują na zasadzie barteru za trawę.